Myśmy w czasie wojny też ukrywaliśmy się, jakoś udało nam się uniknąć wywózki. Może dlatego, że i mój ojciec, w ogóle rodzina cieszyła się takim autorytetem wśród sąsiadów. I nieraz nam mówiono, że będzie wywózka, więc myśmy uciekali w drugi koniec miasta do ciotek i tam one nas zamykały. Zamykały nas na strychu i wieszali taką dużą kłódkę, żeby było widać, że tam nikogo nie ma. No ja nie wiem, taki, może taki los, może przypadek, żeśmy nie zostali uwięzieni. Ale później były cały czas okupacji sowieckiej kłopoty, bo mama nie mogła pracy dostać. Sprzedawaliśmy wszystko, co cenniejsze, żeby było co jeść. No i do szkoły chodziliśmy, dlatego że takie było zarządzenie Sowietów i taka rejonizacja. Gdzie się mieszkało, tam najbliższa, tam trzeba było chodzić do najbliższej szkoły. Więc ja mieszkałam na Poleskiej, tu koniec Jurowieckiej, to musiałam chodzić na Jurowiecką do szkoły. To była szkoła taka bardzo podrzędna. No ale jeszcze w tej szkole Sowieci zarządzili tak, że do piątej klasy, bo ja już wcześniej poszłam do szkoły i byłam w piątej klasie, więc piąta klasa, szósta klasa, siódma klasa i pierwsza gimnazjum, wszystkich nas spakowali do piątej klasy. I tych piątych klas chyba było z 12 na Jurowieckiej ulicy. I jeszcze może taki ciekawy był, może ciekawe to było, że na 1 maja kazali nam ubrać się w białe skarpetki i fartuchy i była defilada na Pietraszach. Ale była taka pogoda w maju, że śnieg upadł, a chłopcy musieli nieść takie transparenty z Stalinem, z Leninem, tam z tymi wszystkimi Engelsami, Marksami. I padał śnieg, więc chłopcy jako szuflę traktowali te takie, no jakby to nazwać, te plakiety takie. Nauczyciele byli polscy. Była też sowiecka taka zawódź, ale przeważnie byli polscy. Polskiego uczyła co prawda łacinistka, ale bardzo taka sympatyczna pani Serafinowicz. No nas, myśmy się trzymali z tą nauczycielami, tak jakoś to było sympatycznie. No i piąta, szósta klasa, potem wybuchła znowu wojna.